Zaczynamy potrójne espresso, dzisiaj nieco później, ale zaczynamy. Elżbieta Zielińska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. I Przemysław Koperski, Lewica, jest również z nami w połączeniu na Skype. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie z Zielonej Góry. Pozdrawiamy również tutaj z Warszawy, w której spadł już śnieg. Szanowni państwo, zacznijmy od tej konferencji prasowej. Mocne pytania wystosował premier Mateusz Morawiecki do Donalda Tuska. Między innymi, dlaczego chcieli podpisać umowę z Gazpromem do 2037 roku? Nowe dokumenty wskazują, że ta umowa miała nas uzależnić od Gazpromu do 2045 roku. Dlaczego nic nie zrobili w kontekście elektrowni atomowej przez 8 lat, a przecież tyle lat rządzili? I dlaczego nic nie zrobili za wiele w kontekście energii odnawialnej? Pani poseł na początek. To rzeczywiście mocne pytanie i myślę, że warto je stawiać. Jeżeli chodzi o to uzależnienie, bo tak często właśnie przywoływany jest gaz, ale również myślę, że warto podkreślić, jakie było uzależnienie, jeżeli chodzi o ropę sprowadzaną z Rosji, że w 2013 roku było to na przykład 98%, a w tym momencie mamy około 30%. Cały czas musimy dywersyfikować nasze źródła, nie sprowadzać je właśnie do jednego źródła, tylko rozszerzać to, zarówno jeżeli chodzi o gaz, jak i ropę. I szereg innych surowców, właśnie dlatego, że mamy niespokojne czasy, że w każdym miejscu na świecie mogą się wydarzyć różne rzeczy. Może się wydarzyć wojna, jakieś katastrofy naturalne i to nas zabezpiecza jako kraj na bardzo wiele okoliczności, nie tylko na tę okoliczność, którą w tym momencie mamy. I te pytania warto stawiać, bo gdybyśmy wtedy poczynili też pewne kroki, kilkanaście lat temu, jeżeli chodzi na przykład o elektrownię atomową, to w tym momencie bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. Nie musielibyśmy tak bardzo tutaj rozszerzać tych programów pomocowych. W tym momencie jest to niezbędne, bo musimy zabezpieczyć Polaków. Natomiast no, można było zrobić o wiele więcej wcześniej i warto sobie zadawać pytania i wyciągać wnioski na przyszłość, że jak są dobre czasy, to również się trzeba zabezpieczać na te gorsze, bo tak to jest w polityce międzynarodowej, w polityce ekonomicznej. No właśnie, pani poseł, ale co, spodziewamy się odpowiedzi na te mocne pytania, mocnych odpowiedzi Donalda Tuska? Bo Donald Tusk omija te pytania już od wielu lat, zadawali je nie tylko politycy, zadawali je obywatele i zazwyczaj kiedy ktoś zadaje trudne pytania Donaldowi Tuskowi, nigdy nie uzyskuje odpowiedzi. Przemysław Koperski, panie pośle, czekamy na mocne odpowiedzi Donalda Tuska, bo pytania rzeczywiście premiera Mateusza Morawieckiego konkretne. Chętnie odpowiem na to pytanie, ale zanim ja powiedziałem, pozdrowiłem państwa z Zielonej Góry. O. Dzisiaj właśnie z teamem Lewicy jesteśmy w Zielonej Górze, rozmawiamy z mieszkańcami miasta, z samorządowcami, z przedsiębiorcami o tym, co się w naszym kraju dzieje i jak wyciągnąć nas z tego kryzysu, które pędziła nas partia Prawa i Sprawiedliwości. Tylu gości dzisiaj w potrójnym espresso, to ja się nie spodziewałam. Pozdrawiamy serdecznie. Zostawiamy Przemysława Koperskiego, a my idziemy rozmawiać z mieszkańcami. Pozdrawiamy serdecznie. Panowie, pozdrawiamy również bardzo serdecznie naszych kolejnych gości, jak się okazuje dzisiaj. Taką mamy niespodziankę. Dobrze, to wrócę do pytania. Przemysław Koperski, czy czekamy na odpowiedzi Donalda Tuska? Dlatego, że pytania premiera Mateusza Morawieckiego rzeczywiście bardzo mocne. Pani redaktor, pani poseł, szanowni państwo, no trudno, żeby ktokolwiek w Polsce miał jeszcze zaufanie do premiera Morawieckiego. Pierwszy przykład z Brzegu mówił o tym, że to historycznie ktoś przenosił stację pomiaru jakości powietrza dotyczące badania smogu. Ja jestem szefem parlamentarnego zespołu antysmogowego i muszę powiedzieć, panie premierze, że niech pan przestanie kłamać, bo ostatnio stacja pomiaru jakości powietrza chyba w Nowym Targu została przeniesiona raptem 2 lata temu z tego miejsca, gdzie te pomiary były bardzo niekorzystne, w inne, gdzie te pomiary mogą być trochę lepsze. W związku z tym trzeba uczciwie powiedzieć Polkom i Polakom, że w Polsce, a mamy do czynienia z ogromnym smogiem, przecież smog zabija ponad 50 tysięcy Polek i Polaków rocznie, te pomiary są robione w oparciu o tablice matematyczne, o analizy matematyczne, a nie o rzeczywiste pomiary jakości powietrza. Również tą sprawą zajmował się TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
Europejskiej i nakazał, żeby sądy w końcu zaczęły badać, czy te stacje pomiaru jakości powietrza są w dobrym miejscu, czy też złym. A premier Morawiecki dzisiaj mówi, że to poprzednicy nie badali jakości powietrza. No to jest sprawa pierwsza, która pokazuje. Jeżeli w takiej sprawie premier naszego kraju kłamie, no to trudno, żeby wierzyć mu w innych pośle, sprawach, ja tych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Ja chciałabym, żebyśmy to, co jest wręcz szokujące, to znaczy ta umowa z Gazpromem miała być podpisana według najnowszych dokumentów do 2045 roku. To jest wręcz wstrząsające, w jakim byśmy byli sytuacji, czy nie, panie pośle? Na pewno tą sprawę należy zbadać, tak jak zabezpieczenie naszego państwa w paliwo czy w energię elektryczną. Ja jestem posłem dzisiaj akurat w Zielonej Górze, ale jestem posłem z województwa śląskiego, z południa województwa śląskiego i chcę powiedzieć, że skandalicznie zostały podjęte decyzje dotyczące zamknięcia chociażby kopalni Makoszowy, kopalni Krupiński, kopalni, które mogły wydobywać rocznie ponad 4 miliony ton węgla. Dzisiaj tego węgla przecież brakuje. Ja rozmawiam z samorządowcami tutaj w województwie lubuskim, ale w województwie śląskim również. Nadal nie ma tego węgla, który obiecano samorządom. A gdyby nie decyzje spółki restrukturyzacji kopalń i decyzje Prawa i Sprawiedliwości, to dzisiaj ten węgiel byłby, to byłby polski węgiel. A tak jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. W związku z tym tych zaniedbań pewnie jest sporo. I jeżeli chodzi o gaz, jeżeli chodzi o węgiel, jeżeli chodzi o elektrownię, brakuje odnawialnych źródeł energii. Panie redaktor, jedna rzecz. Ja chcę powiedzieć, że 103 miliardy złotych premier Morawiecki obiecał w 2018 roku na program Czyste Powietrze. Wydał do tej pory raptem 4% tej kwoty. Gdyby wydano połowę, a jesteśmy w połowie okresu wdrażania, to wtedy nie musielibyśmy szukać węgla, bo mielibyśmy Ja uważam, że to jest bardzo ważny program, właśnie Czyste Powietrze, ale mieszkańcy muszą po prostu wnioskować, dlatego że jeżeli na przykład zrobią termoizolację budynków, to zużywają mniej opału i w tym momencie naprawdę to jest bardzo istotne, żebyśmy nie tylko gospodarstwa domowe, ale też te budynki użyteczności publicznej właśnie w ten sposób zabezpieczali. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to tutaj jest naprawdę, panie pośle, nastąpił istotny wzrost po prostu tych odnawialnych źródeł energii. W to również trzeba inwestować. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel, to nie kto inny, ale Lewica żądała wycofania się z węgla, więc naprawdę, jeżeli w tym momencie staje pan w obronie kopalni... Trzeba zbudować nową nogę, a potem dopiero zapominać o tradycyjnym źródle. Ale bez nowej nogi trudno zamykać stare. Proszę posłuchać ministra Markowskiego. Więc tutaj naprawdę pamiętajmy, co się mówiło wcześniej. Węgiel polski jest istotny, z tym również się zgadzam, ale trzeba pamiętać, że Lewica żądała wycofania się z węgla. Szanowni państwo, jak widać, te pytania bardzo trafione w punkt, dlatego że będziemy o tych pytaniach na pewno dzisiaj rozmawiać na naszej antenie, ale będziemy też rozmawiać o tym, co będzie się działo w polityce w tych następnych dniach. Szczyt OBWE w Łodzi i będzie tam przedstawiciel Rosji, ale nie będzie Ławrowa. No nie, chyba nie mogło być innej decyzji, chociaż Ławrow jest wielce oburzony. Przemysław Koperski. Ja uważam, że bardzo dobrze się stało, jeszcze nawiązując do tych wcześniejszych państwa informacji, że Parlament Europejski podjął uchwałę mówiącą o tym, że Rosja wspiera terroryzm, że jest państwem terrorystycznym. To jest bardzo ważne. Między innymi w przededniu posiedzenia OBWE. I myślę, że no, mamy trudne zadanie do wykonania. Gości tutaj przedstawicieli tego państwa. Mam nadzieję, że zostanie to odpowiednio wykorzystane. A po co w ogóle ich wpuszczać i trzymać? Proszę? A po co ich tutaj w ogóle wpuszczać i trzymać? No, pani redaktor, to jest pytanie do premiera Morawieckiego, który przecież kieruje polskim rządem, do ministra spraw zagranicznych, który polityką jakby zagraniczną naszego państwa kieruje. Dobre pytanie, pani redaktor. Pani poseł? Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie to jest organizacja międzynarodowa, ale na szczyt G20 również Rosja gościła i być może czasami warto kogoś puścić, żeby później pewne gesty wobec tej osoby wykonać, również nieprzyjazne. Natomiast jeżeli chodzi już o Ławrowa, no to jest jedyna słuszna decyzja. Niech sobie tam płacze. Niech sobie płacze. On, tak jak i cała reszta osób z tego ścisłego
kierownictwa Federacji Rosyjskiej powinien być sądzony jako zbrodniarz wojenny. To jest człowiek, który kłamał na temat zbrodni, który usprawiedliwiał te zbrodnie, które w tym momencie mają miejsce na Ukrainie i absolutnie nie powinno się legitymować takiego człowieka. Z bandytami się nie rozmawia, bądźmy konkretni tutaj, prawda? Drodzy Państwo, jedna ważna rzecz, bardzo proszę, pokażmy teraz tweeta wicepremiera Mariusza Błaszczaka, bo to jest ważna rzecz i ważny temat. To znaczy przekazujemy swoje patrioty Ukrainie, te, które mieliśmy dostać od Niemiec. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy tego tweeta. Jest. Po kolejnych atakach rakietowych zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy. Do tego odniósł się też premier Mateusz Morawiecki. Przemysław Koperski, dobra decyzja. Na pewno warta przedstawienia i mam nadzieję, że strona niemiecka poważnie do tego podejdzie. Każde wsparcie dla Ukrainy dzisiaj jest bardzo ważne i zwiększenie bezpieczeństwa Ukrainy to jest bezpieczeństwo, to jest zwiększenie również bezpieczeństwa Polski, zwiększenie bezpieczeństwa Polek i Polaków, w szczególności tych, którzy mieszkają na wschodzie naszej ojczyzny. Tylko czy Niemcy tego same nie widzą, że taka jest potrzeba? Pani redaktor, ja uważam, że stanowisko polskiego rządu jest jak najbardziej tutaj właściwe i w pełni w tym obszarze je wspiera. Pani poseł? Też trzeba dodać, że ochrona infrastruktury krytycznej na Ukrainie naprawdę pozwoli zachować życie i zdrowie Ukraińców. I ta grupa też migrantów być może dzięki temu będzie mniejsza, będą mogli pozostać w swoich domach. Też trzeba powiedzieć, że oni chcą być w swoich domach, ci co są w Polsce już tęsknią i chcieliby, żeby wojna się skończyła. Natomiast to rzeczywiście jest obrona naszej wschodniej granicy i nie tylko ta ochrona przeciwlotnicza, ale również inne dostawy broni jak najbardziej powinny być kontynuowane na Ukrainę po to właśnie, żeby pomóc Ukrainie przetrwać wojnę, żeby dalej wypierali Rosję na wschód, żeby wypierali ją ze swoich terenów i po to, żeby ten konflikt w końcu zakończyć. Szanowni Państwo, moje ostatnie pytanie. Unia Europejska, Parlament Europejski przyjął rezolucję. Uznaliśmy Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Dlaczego tak późno, Przemysław Koperski? Pani redaktor, tak, późno, bo przecież wojna trwa już od wielu miesięcy, ale uważam, że dzisiaj trzeba powiedzieć stanowczo to, co też już u Państwa na antenie wybrzmiało, że to dobra decyzja, oczekiwana decyzja i miejmy nadzieję, że to nie będzie tylko i wyłącznie gest w formie uchwały, ale za tym pójdą również dalsze, coraz bardziej, czy wręcz blokujące, restrykcyjne decyzje co do współpracy gospodarczej, bo niestety, szanowni państwo, ta współpraca gospodarcza z wieloma krajami jeszcze Rosji niestety trwa. We Francji są duże firmy, których udziałowcami są rosyjscy oligarchowie, pani poseł. Tak, i Francuzi bardzo mają też, to trzeba warto podkreślić, mają też zupełnie inny obraz Rosjan. To są dla nich właśnie bogaci Rosjanie, którzy wydają pieniądze na Lazurowym Wybrzeżu. Nie widzą całej tej agresji, brutalności właśnie narodu rosyjskiego, który w pełni wspiera tę wojnę, bo naprawdę to, że oni uciekali przed poborem, to nie znaczy, że nie popierają działań Władimira Putina. I niestety nie tylko Francja, ale inne kraje zachodnie nie czują tego zagrożenia. My to zagrożenie odczuwaliśmy wiele razy na własnej skórze i wiemy, czym to grozi. Natomiast oni tego nie czują i niestety tutaj interesy przegrywają właśnie z tymi obrazkami, jakie widzieliśmy z Buczy i z innych terenów rosyjskich. Mówi pani o ucieczce przed poborem, a ja bym powiedziała też w ten sposób. Przecież w Polsce mieszkają Rosjanki, żyją. Czy wychodzą na ulicę, czy protestują, czy manifestują sprzeciw? Nie, nie niestety protestują nie. I też widzieliśmy, że w Europie to jest rzadkie, kiedy rzeczywiście Rosjanin jakoś mówi wprost, przeciwstawia się tej polityce Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej, ale i w innych krajach zachodnich niestety mieliśmy przykłady manifestacji prorosyjskich w ostatnich miesiącach. To jest zatrważające. Co jeszcze można, jak można im to przekazać, niż przez te relacje z tych dołów z masowymi ofiarami?
niezrozumiałe, po prostu niezrozumiałe. I tutaj kropka. W którym kierunku idziemy? Jeszcze jedno, ostatnie zdanie, panie pośle. Tak, ale trzeba też pamiętać o takich osobach, które siedzą w rosyjskich więzieniach, które protestowały przeciwko wojnie z Ukrainą, przeciwko polityce Putina. Nawalny jest tego najlepszym przykładem. Nie zapominajmy również o tym. Dziękuję za rozmowę. Bardzo niechętnie w stosunku do Polski. Elżbieta Zielińska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Przemysław Koperski, Lewica. Dziękuję bardzo za spotkanie. Już za chwilę na antenie Telewizji Republika Zbigniew Kuźmiuk. Do zobaczenia.